Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do Aleksandrowa Kujawskiego, miasta położonego w województwie kujawsko-pomorskim, na skraju równiny Inowrocławskiej. Park imieniem Jana Pawła II z drugiej połowy XIX wieku przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej. Kompozycyjnie związany z zespołem dworca kolejowego i układem zieleni przy ulicy Słowackiego. Układ kompozycyjny uległ pewnemu przekształceniu, ale zachował się jednak bogaty starodrzew. Aleksandrów Kujawski został założony w roku 1834 w zaborze rosyjskim, a jego nazwa pochodzi od imienia Aleksandra Sumińskiego herbu Leszczyc, polskiego szlachcica właściciela majątku Ośno, z którego został wyodrębniony folwark Aleksandrowo. Aleksander Sumiński był synem oficera wojsk polskich Jana Stanisława Sumińskiego i Julii Józefy Zdębskich. Miał siostrę Franciszkę Nimfę oraz brata Michała Hieronima. Największą dumą miasta jest niewątpliwie zespół dworca kolejowego, mówiący wiele o przeszłości miasta i związany w sposób nierozerwalny z historyczną genezą miejscowości. Stanowi też jeden z elementów dziedzictwa kulturowego, kształtujący świadomość i pamięć historyczną mieszkańców miasta i regionu. Jego niepowtarzalność związana jest z funkcjami, które spełniał, znajdując się na rosyjsko-pruskiej stacji granicznej. Pierwotny budynek dworca, zniesiony w latach 1860-1862, był znacznie mniej okazały niż dziś. Mimo to w jego wnętrzu znajdowały się pomieszczenia przeznaczone na biuro ruchu drogi żelaznej, stacja telegrafu międzynarodowego, sala rewizji celnych, urząd pocztowy, a także bufety, wygodna poczekalnia oraz pokoje gościnne. W niespełna 2 miesiące po oddaniu nowej linii kolejowej w Królestwie Polskim wybuchło powstanie styczniowe. Dworzec Aleksandrowski stał się mimowolnym świadkiem jednego z najważniejszych sukcesów dyplomatycznych rządu powstańczego. W lutym 1863 roku zaangażowani w powstańczą konspirację Jan Karłowicz oraz pracownik komory celnej Konstanty Adamowicz przejęli na stacji w Aleksandrowie tekst tajnej korespondencji dyplomatycznej mówiącej o zawarciu przez Rosję i Prusy układu o współdziałaniu przeciwko polskiemu powstaniu. Publikacja dokumentu przez rząd narodowy okazała się dużym sukcesem propagandowym, kompromitującym Prusy i Rosję na arenie międzynarodowej. Na szczególną uwagę zasługuje również kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zbudowany w stylu neogotyckim. Kościół początkowo był kaplicą wzniesioną w roku 1886 przez kolejarzy przy stacji granicznej i komorze celnej. W latach następnych świątynię rozbudowano do stanu obecnego. Do roku 1918 była kościołem filialnym parafii Służewo. Na głównej ścianie prezbiterium wisi obraz szkoły włoskiej Ukrzyżowanie z XVII wieku, przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego i Marię Magdalenę.
Obraz od sierpnia do listopada 2009 roku był częścią wystawy o nazwie Święto Baroku. Dzieło przed ekspozycją w Wielanowskiej Oranżerii zostało gruntownie odrestaurowane. Konserwatorzy, mimo że nie potrafią dokładnie ustalić autora dzieła, uważają, że jest to jeden z najwybitniejszych obrazów doby baroku w Polsce. Jeśli chodzi o autora dzieła, niektórzy uważają, że jest nim Michał Anioł Paloni, inni z kolei, że Jan Reisner. Obraz, zanim trafił do aleksandrowskiej parafii, znajdował się w kaplicy świętego Karola Boromeusza w seminarium misjonarzy w Łowiczu. Kiedy gmach kaplicy w XIX wieku został przejęty przez władze rosyjskie, obraz został sprzedany do kościoła Aleksandrowie. W roku 1969 w kościele zbudowano 3 nowe ołtarze oraz nadano nowy wystrój prezbiterium. Niewątpliwie atrakcją turystyczną Aleksandrowa Kujawskiego jest Pałac Trojanowskich. Obecnie budynek należy do zespołu szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyspiańskiego. Pałacyk stoi w malowniczym parku, w którym znajduje się 11 dębów uznawanych za pomniki przyrody. Atrakcyjne położenie zespołu parkowo-pałacowego z dala od centrum miasta oraz ciekawa roślinność sprzyja rodzinnym spacerom. Eklektyczny Pałac Trojanowskich został wzniesiony około 1900 roku. Przeważają w nim elementy klasycystyczne, a zwieńczenie tarasami nawiązuje do typu budowli belwederowych. Zbudowany został na rzucie wydłużonego prostokąta na linii wschód-zachód z fasadą od strony południowej. Składa się z 3 segmentów, przy czym 2 boczne, parterowe, zwieńczone są tarasami, a piętrowy segment środkowy tworzy nieznaczny ryzalit.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.